Cześć kochani, zapraszam Was dziś na ulubieńców grudnia. Nie ma ich wielu, ale wszystko Wam szybko pokażę, bo chcę Wam też nagrać ulubieńców roku. Na pewno nie dziś, ale muszę wszystkie moje filmy przejrzeć, wszystko co używałam w tym roku, przypomnieć sobie te produkty, wypisać je sobie. Dziś pokażę Wam to, co używałam w grudniu, w tym miesiącu, kiedy jestem tu w Holandii. Najpierw na wyróżnienie zasługuje na pewno ta szczotka z Brauna IonTech. To jest Satin Hair 7. Robiłam jej test na drugim kanale i powiem Wam, że uwielbiam tę szczotkę. Pięknie wygładza włosy, nabłyszcza je, nie elektryzują się po tej szczotce. Wiele osób mi pisało, że ona u Was nie prostuje włosów, natomiast nawet przy kręconych włosach bardzo je wygładza. Także odsyłam Was do tego testu. Możecie sobie zobaczyć na moim drugim kanale, jak tę szczotkę próbowałam. Oczywiście ja nie mam włosów kręconych, więc ciężko mi się jest wypowiadać. Natomiast u mnie bardzo, bardzo te włosy wygładza. Polecam. Jak jesteśmy już w temacie włosów, to chciałabym Wam polecić kilka kosmetyków do mycia i do pielęgnacji. Do mycia wróciłam do mojego zestawu ze Schwarzkopfa. To jest ta seria z kokosem. I użyłam też całą odżywkę w tym miesiącu. Szampon mi został na dnie. Natomiast właśnie odżywka została cała zużyta. One tak pięknie pachną, tutaj tak czuć kokos. Jeżeli jesteście fanami kokosa, to Wam bardzo polecam. Dodatkowo nie obciążał moich włosów, natomiast bardzo, bardzo je wygładzał. Także na mnie ten szampon i odżywka świetnie działają. Są to szampony, produkty w ogóle drogeryjne. Także bardzo Wam polecam. Świetna seria ta właśnie brązowa z kokosem. Jakoś zawsze jak tu jestem, to używam tej serii, także bardzo Wam polecam. I dalej polecam Wam też Gliskur. Po raz pierwszy kupiłam sobie tę wersję, to jest ta z olejkami Ultimate Repair i to jest właśnie w czarnym opakowaniu i pachnie, słuchajcie, obłędnie. O, nie wiem jak to nawet określić, ale to pachnie zarówno jakąś taką wanilią i kokosem, ale też takimi perfumami, zapach jest niesamowity i faktycznie bardzo pomaga przy rozczesywaniu włosów. Ja bardzo lubię te produkty z Gliskura ogólnie do pielęgnacji i do rozczesywania. Ale powiem Wam, że ten chyba pachnie najładniej z tych wszystkich, które miałam do tej pory, także bardzo Wam polecam. To też nie jest drogie, kupiłam tutaj w drogerii za jakieś, nie wiem, 3 euro, coś takiego. U nas też to jest dostępne, także polecam Wam czarną wersję. Jeśli macie w ogóle swoją ulubioną odżywkę w sprayu, taką do rozczesywania, taką, której się nie spłukuje, to napiszcie mi koniecznie na dole, jaka to jest odżywka, bo ja bardzo lubię takie produkty i zawsze się nimi wspomagam. Dalej, jeżeli chodzi o pielęgnację, mam olejek, który widzieliście już w haulu z Sephory, to jest Let It Snow. Jak widzicie, trochę go zużyłam, wystarczy odrobina i słuchajcie, ten olejek jest świetny, bo to jest olejek suchy i on nie obtłuszcza nam jakoś bardzo skóry, nie robi takiego tłustego bardzo filmu, ale i tak fajnie nawilża i pięknie pachnie. I ja zawsze wieczorem się nim smarowałam oraz rano i naprawdę ta skóra przez cały dzień ładnie pachnie i ma na sobie takie małe, białe drobinki, ale tego bardzo nie widać. Ładnie to wygląda na dekolcie, nie rzuca się jakoś tak bardzo w oczy, ale przynajmniej my wiemy, że coś tam zostało użyte. To jest tylko 50 ml, więc jest to malutkie opakowanie, ale olejek jest wydajny. Jak widzicie, zużycie nie jest duże, a używałam prawie cały grudzień, także mogę śmiało polecić. Na pewno też będzie na wyprzedaży już teraz, jak się skończy ten okres świąteczny. Do twarzy używałam w tym miesiącu kremu Normaderm Anti-Age i to jest dla mnie taka nowość, jeszcze go nie miałam. I bardzo dobrze mi się sprawdza. To jest krem przeciwtrądzikowy, ale dla osób, które już mają pierwsze zmarszczki, czyli tak jak dla mnie. W moim wieku już trzeba patrzeć i na tą pielęgnację przeciwzmarszczkową i na walkę z problemami, także to jest... No nie można z niczego zrezygnować i to jest właśnie taki krem. On jest bardzo lekki i delikatnie pachnie, fajnie odświeża, delikatnie matuje i mam nadzieję, że ma to działanie przeciwzmarszczkowe, tak jak obiecuje producent. W każdym razie po miesiącu stosowania uważam, że jest fajny, nie zapycha, dobry pod makijaż, zarówno na dzień, jak i na noc. Naprawdę polecam Wam ten krem, jest świetny i jest bardzo, bardzo wydajny. Zapach miesiąca to na pewno będzie Kiehl's i mam tu wersję Patchouli and Fresh Rose. Nigdy w życiu bym sobie takiego zapachu nie wybrała, nie wiem, w sklepie, czy tam, nie wiem, w internecie, czytając po opisie, no bo patchouli to jest coś bardzo... takiego ciężkiego, no i świeża róża też niekoniecznie, a zapach jest niesamowicie świeży, słuchajcie, niesamowicie. W ogóle tutaj nie czuć róży, nie czuję tutaj właśnie patchouli. To jest tak niesamowicie odświeżające, także nie wiem co tutaj dokładnie jest, muszę poczytać jeszcze na temat tego zapachu, ale jest naprawdę super. I nie jest to bardzo trwały zapach, jest to raczej taki zapach dzienny, żeby się tam doperfumować, odświeżyć w ciągu dnia. Stosowałam go też wieczorem, przed pójściem spać, ja lubię też czymś delikatnym, jakąś mgiełką się spryskać i to właśnie było coś takiego. Natomiast nie wiem ile dokładnie on kosztuje, ponieważ ja go dostałam w przesyłce. I muszę sobie sprawdzić, jak mi się skończy, na pewno sobie kupię jeszcze jedną buteleczkę. Bardzo fajny zapach, polecam Wam. Produkty do makijażu. Chciałabym Wam wyróżnić Glam Brush T18, taki pędzel, który używam w tym miesiącu zawsze do bronzera i świetnie mi się sprawdził w duecie z tym zestawem do konturowania z Too Faced Coco Contour i powiem Wam, że jest świetny. Jest trochę sztywny faktycznie, ale dobrze się nim rozciera produkt. Ja nie lubię bardzo miękkich pędzli, ponieważ nimi ciężko jest właśnie produkt rozeprzeć. Ja muszę mieć coś takiego bardziej konkretnego.
konkretnego i to właśnie jest taki pędzel. Niby miękki, ale nie do końca miękki, świetny do bronzera. Też ma bardzo fajny kształt, który dobrze się dopasowuje tutaj. Jest moim zdaniem idealny. Także bardzo Wam polecam T18. Chciałabym też przypomnieć o paletce, którą bardzo lubię. To jest Naked Basics i to jest ta wersja podstawowa. Ja wprawdzie w tej wersji już nie mam czarnego, ponieważ on mi się już pogruszył, ale używam wszystkich innych tych pozostałych kolorów do takiego dziennego makijażu. Praktycznie codziennie używam tej palety. Później dokładam sobie jakieś inne kolory. Naprawdę niesamowite kolory takie dzienne. Także jeżeli jeszcze nie macie, to zerknijcie sobie w Sephorze, ponieważ to już weszło do Sephory. To już można sobie zmacać i sprawdzić. Na pewno znajdziemy tańsze zamienniki takiej palety, ale te kolory jakoś, nie wiem, jestem do nich przyzwyczajona, do tej konsystencji, także bardzo lubię ten produkt i długo go już używam. Maskara, którą chciałam wyróżnić, to jest Avon, to też nie będzie zaskoczenie, to jest Mega Effects Blackest Black. Powiem Wam, że nie spodziewam się po tej maskarze, że tak ją polubię, fajnie pogrubia, rozczesuje rzęsy, nadaje super efekt i szybko się nie maluje. Ma taką niesamowitą szczoteczkę, w ogóle otwiera się tak. W ten sposób wygląda szczoteczka, zupełnie inny sposób malowania. Nie spodziewałam się po tej maskarze, że będzie fajna. Minus jest taki, że faktycznie szybko mi wysycha, także nie wiem na ile mi jeszcze starczy, ale zużyję ją do końca i bardzo mi się podoba. No czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Wiele z Was mi pisało, że lubi tę maskarę, a część pisała, że zupełnie nie. Kolorem miesiąca była szminka Skate z Rimmela, kolor 11. Miałam ostatnio na ustach i się pytaliście, co to jest właśnie, to jest to. Taka głęboka czerwień, absolutnie nie taka strażacka, ale bardziej świąteczna, nasycona. Przepiękny kolor, Wam też się podoba zawsze jak mam na ustach, taki trochę winny. Szminka jest niedroga, jest taka wpadająca w mat, nie jest do końca matowa, ale jest prawie matowa. No i jest wszędzie dostępna, polecam Wam, szczególnie w tym okresie właśnie teraz zimowym, wygląda super. No i opakowanie mi się też podoba z napisem Kate. Teraz oczywiście muszę wspomnieć o paznokciach, jak zawsze używałam Semilaka i powiem Wam, że chciałabym Wam wyróżnić dwa kolory. Pierwszy to jest 121 Ruby Charm, to jest ten, który mam na paznokciach, to jest najbardziej flagowy kolor Semilaka, to jest taki piękny różowy, ale nie jest bardzo cukierkowy, jest taki dobry na jesień, zimę i no nie jest tylko wakacyjny. Można go używać cały rok, ale absolutnie się nie gryzie teraz, nie jest jakiś odblaskowy. A drugi teraz to jest 087 Glitter Indigo, to jest taki kolor przepiękny, granatowy z drobinkami, trochę taka galaktyka. No pięknie wygląda na paznokciach i wiele dziewczyn w internecie pisze, że to jest kolor taki nie do podrobienia. Faktycznie wygląda fantastycznie połączony z różnymi innymi kolorami. Naprawdę piękny kolor. Chciałabym Wam też polecić top coat No Wipe, czyli ten top coat, którego nie ścieramy na końcu tej tłustej warstwy, nie ścieramy otłuszczaczem. On już po prostu zostawia paznokcie takie, jakie mają być, co też skraca nam czas robienia paznokci i właśnie nie ma tej tłustej warstwy. Faktycznie to działa, także polecam Wam te trzy produkty do paznokci. Kochani, to już wszystko, tacy szybcy ulubieńcy miesiąca. Jak mówiłam, zrobię też podsumowanie całego roku, także do tego będę musiała zrobić, przewertować trochę moje filmy i zobaczyć, co ja tam najbardziej lubiłam, przypomnieć sobie niektóre produkty, bo oczywiście nie wszystkie pamiętam, nie wszystkie też już mam, więc będę sobie wszystko spisywać, zapisywać i na pewno będą ulubieńce roku jak zwykle. No i to tyle, żegnam się już z Wami i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!